Sokolnia z międzynarodowego turnieju w Budapeszcie wraca z medalami. Trzy zespoły stanęły na najwyższym podium i zdobyły złoto. Byliśmy teraz na drugim turnieju międzynarodowym Eurocup Budapeszt. Dość dużo państw, bo aż 13 państw wystartowało na tym turnieju. Ze złotym medalem wróciła dwójka mieszana w kategorii 12-18. Złoty medal uzyskała również trójka żeńska w kategorii 13-19. Brązowy medal trójka w kategorii 11-16 i trójka w kategorii JOT, jak również trójka w kategorii 12-18, to jest zespół łączony, tam jest trochę dziewczynek z Halemby, jedna nasza zawodniczka, która jest z barw AZS-AW w Katowice. Czwarte miejsce zajęły, jeszcze złote miejsce, dwójka seniorska, bo to w sumie seniorzy najważniejsi. Czwarte miejsce, trójka seniorska i czwarte miejsce, dwójka żeńska. Może jakieś nazwiska powiemy, żeby chorzewianie wiedzieli, że mamy tutaj złotych medalistów. Więc ze złotym medalem dwójka mieszana to Sonia Ranosz, Bartek Zagała. Dwójka mieszana seniorska Wojciech Dackiewicz, Lidia Naumenko. Trójka 13-19, dwie Wiktorie, Naczyńska i Wołczańska oraz Agatka Musioł. Czy długo się przygotowywaliście? No jedziemy zawsze po to złoto, ale czy spodziewaliście się aż takich sukcesów? To znaczy tak, przygotowujemy się cały sezon tak naprawdę ciężką pracą przez półtorej miesiąca wakacji. Zaczęliśmy treningi tutaj na sali w Chorzowie, potem pojechaliśmy na dwa obozy do Oblika i do Breny. Dzieci przepracowały bardzo dużo, bo dwa razy dziennie trenować to jest naprawdę sporo. Potem był okres wrześniowy, gdzie przygotowywaliśmy się w Polsce naszych najważniejszych startów Mistrzostw Polski Juniorów, gdzie też wróciliśmy z dwoma złotymi medalami, właśnie trójka Wiktoria Naczyńska, Wiktoria Wołczańska, Jagatka Musia oraz dwójka mieszana Julia Fajfur i Filip Bucki. To było tuż przed wyjazdem do Budapesztu, więc cały czas byliśmy w tym dość mocnym treningu przed startem w Budapeszcie. Rywalizacja była bardzo duża, bo było bardzo dobre zespoły, zarówno z Anglii, z Belgii. Naprawdę sporo zespołów, które Izrael, gdzie jest bardzo mocną, silną ekipą. Więc cieszymy się z tych złotych medali, również z tych brązowych z medali, jak również w ogóle ze startu wszystkich zawodników, ponieważ uważam ten wyjazd i start wszystkich dzieciaków za bardzo udany. Teraz najbliższe wasze jakieś zawody, gdzie się wybieracie, czy może teraz trochę odpoczywacie? Teraz troszkę odpoczynku, to znaczy ta niższa kategoria wiekowa ma młode talenty za jakieś dwa tygodnie, natomiast nasz start to koniec listopada, Grand Prix w Rzeszowie. Jest to dla nas ważny start, ponieważ tam będziemy wybierać reprezentację Polski na przyszłe półrocze. A jak emocje w ogóle wśród tych złotych medalistów? Co oni mówili? Jak wy to też przeżywaliście? No myślę, że radość, ciężkie zawody, bo siedzieliśmy na sali od 7 rano do 20, cały dzień starty. Byliśmy bardzo zmęczeni, potem na drugi dzień do południa mieliśmy finały, no ale myślę, że emocje były, zawody bardzo ładne, kameralne, więc bardzo się z tego cieszymy. Obecnie Sokolnia prowadzi sekcję akrobatyki sportowej, gimnastyki sportowej, szermierki, siatkówki oraz rehabilitacji. To jeden z najbardziej utytułowanych klubów akrobatycznych w Polsce.